witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, listopadowo, zaduszkowo, no i oczywiście już jak wiemy o czasie zimowym. Kochani drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy na początku nowego miesiąca, miesiąca listopada. Jak wiemy, jest to miesiąc poświęcony naszym zmarłym. W atmosferze tego miesiąca, pamiętamy, prowadziła nas uroczystość Wszystkich Świętych, taka wzniosła uroczystość, taka piękna uroczystość, która uczyła nas świętości. Modliliśmy się do Wszystkich Świętych, wołając: wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. A więc to było takie wołanie pełne nadziei, pełne wiary, że właśnie to nasze wołanie zostanie przez nich usłyszane i że właśnie to nasze wołanie będzie nie tylko przez nich usłyszane, ale będzie przez nich wspomagane, że nasza właśnie tutaj doczesność, nasze życie na ziemi będzie życiem bardziej odpowiedzialnym. Oni za nami orędują, oni są naszymi takimi pomocnikami. Wierzymy przecież w świętych obcowanie. To obcowanie na czym polega? Polega na tym, że oni nie tylko są gdzieś tam obecni daleko, wysoko w niebie u Boga, czy razem z Bogiem, ale oni są obecni w naszych sercach, oni są obecni w naszym życiu, oni są obecni poprzez swoją taką pomoc, poprzez takie wypraszanie błogosławieństwa u Jezusa Chrystusa i u wszystkich innych świętych. Więc ta współpraca, to świętych obcowanie, to jest właśnie ten cudowny, taki, cudowna taka wspólnota między niebem a ziemią, między ludźmi tutaj żyjącymi na ziemi, a ludźmi żyjącymi w wieczności. Oczywiście mam na myśli przede wszystkim ludzi żyjących w niebie, czyli ludzi świętych. Dlatego też właśnie czas 1 listopada to był taki czas pełen chwały, pełen wzniosłości i pełen też radości nadziei na naszą świętość. No oczywiście pamiętamy o 2 listopada, to dzień zaduszny. Kochani, no właśnie dzisiaj jest 3 dzień listopada. Jest to dzień, kiedy wspominamy świętego Huberta. Wszystkim Hubertom kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam serdecznie. Jak wiemy, święty Hubert jest patronem myśliwych, patronem leśników, dlatego też pozdrawiam wszystkich leśników i wszystkich myśliwych. Pamiętajcie, drodzy Państwo, czy drodzy Panowie, czy drogie Panie, bo są i tacy w tego rodzaju zawodach, czy w tego rodzaju stanach, żebyście szanowali przyrodę, żebyście kochali przyrodę, żeby się ta przyroda, nasza matka, nasza siostra także w jakiś sposób, żeby ona była właśnie przez nas szanowana, a więcej nawet niż szanowana, żeby była przez nas kochana. Jesteśmy też, przypominam, w oktawie takiej zaduszkowej od 1 listopada do 8 listopada. Nawiedzając pobożny cmentarz możemy uzyskać odpust zupełny i taki odpust zupełny możemy ofiarować za naszych zmarłych, za tych zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy, którzy na taką właśnie naszą modlitwę, na taką naszą modlitwę oczekują. Kochani, właśnie przypominam, że nie tylko pobożne nawiedzenie cmentarza, ale także bycie w stanie łaski, komunia święta, to wszystko właśnie może zaowocować uzyskaniem takiego odpustu, który będzie takim cudownym prezentem, cudownym darem dla naszych zmarłych. Kochani, nawiedzamy cmentarze w tym czasie, czy w tych dniach, czy nawet przez cały miesiąc, listopad, idziemy na cmentarze, ale pamiętajmy, idąc na cmentarze, idźmy przede wszystkim jako ludzie wiary. Owszem, my tam spacerujemy, owszem, my tam modlimy się, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi wiary, że odwiedzamy tych, którzy spoczywają w miejscu doczesnego spoczynku, którzy czekają na zmartwychwstanie, ale którzy też czekają na naszą modlitwę, na naszą pomoc, a więc ta współpraca. Niech miesiąc listopad, miesiąc zadum, miesiąc jesieni, miesiąc właśnie, kiedy to przyroda tuli się do snu zimowego, kiedy to właśnie te liście tak pięknie spadają z drzew i kiedy tak układają właśnie takie cudowne dywany na chodnikach, na trawnikach. Te trawniki latem były takie zielone, takie przepiękne, takie żyjące, a teraz właśnie te liście szeleszczące, te właśnie różnego rodzaju spadki, które właśnie z tych drzew znajduje się pod naszymi nogami, a my chodzimy po nich, właśnie ten szelest jest takim szelestem, który też zmusza nas do takiej właśnie zadumy, do refleksji o przemijaniu naszego życia, kochani, przemija postać tego świata. Poza tym trzeba wiedzieć, że jutro jest 4 dzień listopada, wspominamy świętego Karola, pozdrawiam panie Karoliny, pozdrawiam panów Karolów, wszystkiego najlepszego, ale pamiętajmy, że są to imieniny naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Oczywiście on nie potrzebuje naszej modlitwy, ale potrzebuje naszej obecności. My potrzebujemy jego obecności, dlatego też jutro, właśnie 4 listopada, zechciejmy wspomnieć i pomodlić się do niego, wołając: święty Janie Pawle II, módl się za nami. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela
Jest to pierwsza niedziela miesiąca listopada. Jest to 31 niedziela zwykła i gdy będziemy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze przykazanie ze wszystkich. Jezus powiedział, pierwsze jest słucha Izraelu, Pan Bóg nas jest jedynym Bogiem, będziesz miał swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miał swojego bliźniego jak samego siebie, nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznie odpowiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować go bliźniego swego jak samego siebie znaczy o wiele więcej niż ofiary i całopalenie. Jezus widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł mu, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego, od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się go więcej pytać. No właśnie, to przykazanie najważniejsze, to przykazanie miłości. Dzisiaj właśnie Chrystus mówi nam, dzisiaj Chrystus informuje nas, dzisiaj Chrystus nam przypomina, że najważniejsza jest miłość, kochać. Właśnie to jest najwięcej. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość będziecie kochani w listopadzie, w miesiącu naszych zmarłych, nasza właśnie miłość wyrażamy do naszych zmarłych, nasza modlitwa, czy jak powiedziałem, nasza obecność na cmentarzu, czy nasze wspominanie tych, którzy odeszli, którzy uprzedzili nas do wieczności, to jest właśnie ta miłość. To jest właśnie ta miłość, która łączy wieczność z doczesnością. A Chrystus, który dzisiaj mówi nam o najważniejszym przykazaniu, niech będzie tym, który właśnie to przykazanie tylko nam przypomni, ale niech pozwoli nam na to, byśmy to przykazanie wcielili w nasze życie, byśmy po prostu kochali się wzajemnie, byśmy poprzez taką miłość wzajemnie szanowali się i byśmy poprzez taką wzajemną miłość, taki wzajemny szacunek byli to wspaniałą, cudowną rodziną ludzi wierzących Chrystusa i ludzi wierzących Chrystusowi. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wykorzystanie niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy listopadowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.